Teraz mam przyjemność zapowiedzieć prezentację czy blog związany z wystąpieniem pana Eryka Misiewicza. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę sobie zająć wygodne miejsce. Kilka słów o ekspercie, którego zaprosiliśmy. Ja powiem szczerze, że jak sobie myślę o pierwszym momencie, kiedy się z panem Erykiem miałem okazję spotkać, to były lata 90., kiedy spotkałem się z nim na łamach, czytając jego teksty na łamach takiego pisma, które się nazywało Na Przełaj. Nie wiem, ktoś z państwa kojarzy Na Przełaj. Były takie stare czasy, to było jedno z takich pism, które naprawdę było ciekawe na tamte czasy. Teraz kojarzę głównie pana Eryka z takiego periodyku, który się nazywa Nowe Media. Bardzo polecam, kwartalnik, który moim zdaniem każdy kampanier powinien po prostu czytać. I też z portalu Wszystko co najważniejsze, PL, który objął patronat medialny nad naszym kongresem i który też jest współtworzony przez pana Eryka Misiewicza. Witam serdecznie. Po pierwsze, jestem bardzo zbudowany tym, co zobaczyłem przed chwilą, bo trudno przejść nad tym do porządku dziennego. Mówię o pasji, o tym, w jaki sposób żyjecie tym, co robicie. Przypomniały mi się moje lata z ruchów ekologicznych, z końcówki lat 80. Większości z was nie było jeszcze wtedy na świecie. Potem z ekologii zastanawiałem się, w jaki sposób mógłbym realizować, wcielać w życie, zmieniać, transformować, wpływać. No i dziennikarstwo. Poszedłem na dziennikarstwo w trakcie uczestnictwa w ruchach ekologicznych. Poszedłem na dziennikarstwo. W międzyczasie taki człowiek jak Lech Wałęsa budował zespół ludzi do przyszłej Polski. Wysłał kilkaset osób do najlepszych szkół na zachodzie po to, żeby tworzyli przyszłą elitę Rzeczpospolitej. 99% nie wróciło. Ja postanowiłem wrócić. Pracowałem jako rzecznik prasowy Ministerstwa Ochrony Środowiska. Moi koledzy budowali w Polsce potęgę Renault, Bouygues, dużych francuskich przedsiębiorstw. Rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów zarabiał jedną milionową tego co oni, ale to nieważne. I stamtąd do dziennikarstwa śledczego. Do dziennikarstwa śledczego w tygodniku Wprost. Taka głośna sprawa utraty rządu premierostwa przez Waldemara Pawlaka. Polski Pulitzer, wszystkie nagrody i jednocześnie coś, co teraz jest chyba lepiej dla was zrozumiałe. A wtedy u mnie spowodowało reakcję 96 rok. Nie chcę mieć nic wspólnego z dziennikarstwem. Nic. Przetrwałem jeszcze 3 lata w redakcji Wprost, trochę oszukując siebie i czytelników, że mnie to bawi. I wyszedłem z Wprost w momencie, kiedy wychodziłem, dzwoniłem do różnych ludzi, żeby im o tym powiedzieć, składając życzenie świąteczne, między innymi do Andrzeja Olechowskiego. Andrzej Olechowski powiedział: panie Ryku, a co pan ma zamiar robić? Nie wiem, a powie pan, co powiem, my z kolegami tutaj zakładamy takie, no takie coś, będzie to się, to nie jest partia, takie z Donaldem, z Maciejem, tutaj taką, takie Platforma Obywatelska. No i stąd mówię o tej drodze życiowej, bo ona też trochę pokazuje to, w jaki sposób doświadczenia z tego, co robimy, rezonują w nas potem, bo potem w momencie, kiedy prowadziłem szkolenia, budowałem strategię na Białorusi, w Tunezji, a ostatnio na Kubie, czy dla działaczy praw człowieka z Wenezueli, tam bardzo często mówiliśmy o tym, w jaki sposób można pracować, budować przy ograniczonym wpływie na media. W jaki sposób budować relacje, sieci, społeczności, w jaki sposób budować własne media. No i nagle olśnienie. Na skutek trochę takiego resume, czy synergii wszystkiego tego, co robiłem w życiu. I zafascynowanie nie techniką, bo takie głupotki typu Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram, można to wymieniać tego sporo. To nie o to chodzi. Chodzi o narrację.
chodzi o siłę tego, co mamy do powiedzenia. Nie zmienia się to od wieku. Nie zmienia się to od właściwie od 2000 lat. Kto miał narrację, ten miał rację. Kto ma narrację, ten ma władzę. Kto ma narrację, ten ma ludzi. Kto ma narrację, dobrą, krótką historię, która przechodzi przez mury, która nie potrzebuje mediów. Ona nie potrzebuje ani tradycyjnych, ani nowych mediów. Nowe media mogą być co najwyżej wzmacniaczem, ale gdyby tego wzmacniacza nie było, ta historia, jest, jeżeli jest dobrą historią, dobrą narracją, przechodzi dalej. Książka Marketing Narracyjny, jedyna rzecz, którą polecam. Bo w zakresie takich książek o marketingu, to jest tego tysiące. Większość jest wydanych w Stanach Zjednoczonych mniej więcej 5, 7, 8, 10 lat temu. To są bardzo fajne książki, bo one opowiadają o tym świecie, który już nie ma, ale marketing narracyjny, tak się nazywa książka, która już ma trochę lat, ale ona się nie dezaktualizuje. Postaram się w najbliższym czasie trochę pójść dalej i trochę więcej napisać. I wracam do narracji, wracam do tego, co tak naprawdę robimy. Te 10 minut, które mieliście, to było za dużo. Ja bym był za tym, żeby to było 140 znaków, albo żeby to była minuta, albo żeby to było jedno zdanie. Historię człowieka o Napoleonie zapamiętam do końca życia. Pasję, z jaką opowiadał, interakcje z widownią, coś, czego nie widać, tej pasji nie widać w programach telewizyjnych czy w programach radiowych, tego nie ma. Na uniwersytetach jak... Nie, na uniwersytetach nie będę mówił. Historie, które są tak naprawdę te najważniejsze, te, które przekazujemy dalej, te, które zapamiętujemy, one na nas wpływają, one nas zmieniają, one nas transformują. To, co jest najciekawsze tak naprawdę w tym, co robimy, niezależnie od tego, czy w ruchach społecznych, w ruchach obywatelskich, w mediach nowych, w mediach starych, gdziekolwiek, w edukacji, to transformacja ludzi, to, że pozwalamy im być lepszymi, to, że dzięki nam przestają być zagubieni w gąszczu informacji i oczekiwań ze strony innych osób. Jeżeli tak naprawdę warto coś robić, to warto transformować ludzi. Warto ich rozwijać. Warto budować takie narzędzia, takie aplikacje, takie systemy, które pozwalają gromadzić tych, których nazywam arystokracją rozumu. Gromadzić tych, którzy rozumieją coś więcej niż papu, meczyk, piwko, seks. Coś więcej. Którzy nie chcą tracić czasu na głupoty, na to, żeby z głupotami się zaznajamiać w sieci, w stacjach telewizyjnych, w działalności publicznej, w kontaktach z innymi ludźmi, którzy nie chcą tracić czasu na głupoty. Jeżeli nie opowiecie sami swojej historii, zrobią to inni za was. Jeżeli sami nie zbudujecie systemów, które będą was odgruzowywały z głupot informacyjnych, z sieczki, ze śmietnika informacyjnego, to ten śmietnik informacyjny was zaleje. Jeżeli nie zadbacie o to, żeby być słyszalnymi, a żeby być słyszalnymi i żeby zwiększać swój wpływ, łowić ludzi, to nie jest Kościół, ale łowić ludzi, łowienie ludzi. Cóż z tego, że robicie fantastyczne akcje, jeżeli o tych akcjach, z tymi akcjami bardzo trudno się jest przebić do opinii publicznej. Po pierwsze, współpracować. Mimo tego, że inni podpieprzają nasze pomysły, współpracować z nimi.
mimo tego, że oni nas nie lubią i mówią, że jesteśmy łysi, grubi, beznadziejni, na niczym się nie znamy, współpracować z nimi. Chamów blokować. Ale z pozostałymi współpracować. Budować zaplecze, budować listy mailingowe, budować, łączyć karty SIM do sensownych ludzi, budować własne media. Pan Rafał powiedział wszystko, co najważniejsze. Wszystko, co najważniejsze zrodziło się z kwartalnika Nowe Media, zrodziło się dlatego, że ludzie chcieli mieć miejsce, gdzie będą potraktowani poważnie. Wszystkie wpisy są moderowane, korekta redakcyjna i inne rzeczy. Gdzie mogą znaleźć miejsce kontaktu z innymi ludźmi. Dlaczego polskie NGOsy nie stworzyły podobnej platformy, jednej, na której mogłyby, albo z której ja bym się dowiedział, a jeżeli jest, to ja po prostu o niej nie wiem, na której mogliby ludzie prosić wzajemnie siebie, nie mówię o Kickstarterach, wzajemnie prosić siebie o pomoc, o swoją uwagę. Dlaczego nigdzie wcześniej nie przeczytałem tej historii o człowieku od Napoleona? Dlaczego? Dlaczego wcześniej nie... O nie, o klatkach słyszałem. Okej. Ostatnia rzecz, bo będę chciał bardzo, żebyśmy trochę porozmawiali w tym czasie, który jest nam dany od pana i od pana Rafała. Ważna rzecz, o której nie zapominajcie, to wróg. Powiem coś, co was może zbulwersować, ale jeżeli nie macie wrogów, nie zasługujecie na przyjaciół. Nie zasługujecie na to, żeby ludzie poszli za wami. Jeżeli nie zdefiniujecie, z kim się bijecie, jeżeli nie powiecie, że to coś, ten ktoś, z którym się bijecie, jest wielki, ogromny, on jest strasznie, strasznie duży i tak naprawdę nie macie prawa z nim wygrać. Ale się wkurzyliście, ale postanowiliście walczyć z nim. Zdefiniujcie go. W historii o klatkach zabrakło mi tego, co powinno być centrum, wroga. Ja bym chciał się dowiedzieć, jaki to jest biznes, którzy posłowie za tym stoją, jaka jest skala obrotu, dlaczego w Polsce jest to możliwe, a w Czechach, w Niemczech szczególnie nie, albo we Francji. Pytanie, jakie są nazwiska, co na to Najwyższa Izba Kontroli, co na to EBW, co na to CBA, jakie było stanowisko i jak wygląda lobby futerkowe, przepraszam za ten zwrot, w Polsce. Mogę powiedzieć, ale to 2 godziny mi zajmie. Okej, ale jednego zdania o tym mi zabrakło tutaj. Zabrakło mi historii wroga. Jeżeli ja bym zobaczył, że ten wróg jest potężny i to jest były premier, były prezydent, cholera wie kto, no to w naturalny sposób zapamiętałbym bardziej. W przypadku historii Napoleona trochę to się pojawiło, ale też nie zostało doprecyzowane. Wróg, pamiętajcie o wrogu. Pamiętajcie o tym, żeby tego wroga też trochę hołubić. Ja często też, może zdradzę, ale to się też może przydać, należy z wrogiem utrzymywać kontakty. Należy z wrogiem się napędzać. Należy do wroga czasami napisać DM-kę na Twitterze. Słuchaj, gdybyś mógł podać dalej, zaprotestować przeciwko temu, co ja przed chwilą powiedziałem, byłoby mi miło. A dzięki temu, a oczywiście jeżeli on ma taki problem w 2 miesiące później albo w 2 tygodnie później i też chce, żeby nagłośnić jego głupawą akcję, to ja tę głupawą akcję oczywiście bardzo ostro skrytykuję, ale go nagłośnię. Dlaczego nie? Należy współpracować. Wróg, pamiętajcie o waszym wrogu. Pamiętajcie, hodujcie sobie wrogów. Hodujcie sobie wrogów. Jeżeli nie macie wrogów, nie zasługujecie na przyjaciół. Przed tym, zanim pytania, podnieście proszę te osoby rękę w górę, kto ma Twitter. Posiada konto na Twitterze. Używane w ciągu ostatniego miesiąca, powiedzmy. Okej, na Facebooku? Okej, Instagram? Same panie chyba. Okej, Pinterest? Google Plus?
Wy go? Kto miał z was, tylko nie liczą się bezpłatne, znaczy nie liczy się to, co dostaliście w pociągu, w knajpie od pana Rafała. Kto miał dzisiaj gazetę, którą kupił w ręku? Papierową, taki papier, print. Okej. Okay. Kto wczoraj wieczorem oglądał między godziną 18.45, czyli początek Polsatu, poprzez Fakty, Wiadomości, którykolwiek z tych programów informacyjnych w telewizji, którejkolwiek? Okej, dziękuję. Czyli Twitterowicze na zdecydowanym prowadzeniu. Trochę rzeczy być może wzbudziło już kontrowersje. Jeżeli wzbudziło, to zapraszam, a ponieważ ostatnio było 8 marca, to gdyby panie mogły wpierw, to byłoby mi szczególnie miło. Jeżeli są pytania w ogóle, zakładam. Jest pytanie. Po kolei, ja będę rozdawał pytanie. Pani już zadała jedno pytanie, a chciałbym, żeby jak najwięcej osób... Ale jeszcze nie, panie... Ale w poprzedniej sesji, tak? Więc... Ale to jest pytanie istotne, pyta pan o tym... Tak, ale to zaraz. To rzeczywiście, pan Rafał, niech... Ja moderuję, tak? Umówmy się, że ja moderuję. Dzień dobry. Nazywam się Aleksandra Kołaczek, Ostra Dziele, Młodzi Zieloni. Ja mam pytanie na temat wrogów i tego nagłaśniania akcji wrogów. Moja organizacja, ja osobiście mam taką strategię, że promuję to, co jest moim zdaniem dobre i słuszne, a to, co jest ksenofobiczne, to, co jest przeciwko mnie, ignoruję i jakby świadomie na przykład daje więcej miejsca i promuje, bo to potem dociera do różnych odbiorców. To, co jest dobre na zasadzie takiej, że nie chcę, żeby te treści szkodliwe weszły w obieg. Nie chcę, żeby one były bardziej widoczne. I dlatego mam pytanie właśnie, jak z tym postępować, bo pan mówi, że należy jednak właśnie, to jest według mnie bardzo kontrowersyjne. Nie, źle zostałem zrozumiany. Jeżeli chodzi o hejt, mowę nienawiści, głupotę zwykłą, nigdy z założenia nie przekazujemy tego dalej. Nawet w celach poglądowych. Czyli nawet w poglądowych celach nie pokazujemy, nie retweetujemy dalej, czyli nie powodujemy, że człowiek może poczuć się zaspokojony w swojej trollerskiej naturze. Nawet jeżeli chcemy pokazać innym, słuchajcie, zobaczcie, co powiedziano o tym, czy o tej, czy o innej osobie. Po drugie, wtedy, kiedy tylko możemy, blokujmy. Blokujmy i zgłaszajmy. W większości serwisów społecznościowych jest forma prostego zgłoszenia, automatycznego. Blokujemy i zgłaszamy, blokujemy i zgłaszamy, blokujemy i zgłaszamy. Jeżeli tych zgłoszeń, przynajmniej tak działa jeden z moich ulubionych serwisów, jeżeli jest ich pewna liczba, wtedy następuje rozumna interwencja i rzeczywiście to następuje. Więc blokujmy. I trzecia chyba rzecz. Twórzmy własny wartościowy content. To znaczy, nie zwracajmy trochę uwagi na wariatów, ludzi, którzy niszczą naszą wspólną przestrzeń, bo to, co robimy, niezależnie od tego, czy idziemy przez ulicę miasta, czy wchodzimy do sieci społecznościowej, to jest nasza przestrzeń. Więc tych, którzy niszczą naszą przestrzeń złymi treściami, zasypmy dobrymi treściami. Jedno zdanie na temat wrogów. Chodziło mi o to, żeby o wrogu nie zapomnieć. Brak mi na przykład często w akcjach społecznych tego, i dlatego one mają tak niski rezonans, bardzo często, że nie wskazują w sposób jednoznaczny wroga. Nie mówią jednoznacznie, na przykład chociażby w kwestiach ekologicznych mówimy o tym, że są kominy, te kominy trują, takie tam. Przepraszam bardzo, ale w żaden sposób mnie to nie rusza. Różne osoby mogą być
poruszone na skutek różnego rodzaju komunikatów. Dla jednych to są kominy, one trują, bo tam jest produkowane coś, co idzie do Niemiec, Izraela, Francji, Rosji. Prymitywne dosyć, ale może nie mówię o tym, żeby budować cokolwiek na ksenofobii, tylko mówię o tym, żeby mówić bardzo dokładnie, z czym mamy do czynienia po drugiej stronie. Czyli jeżeli prowadzimy akcję na rzecz, nie wiem, bezpieczeństwa w szkołach, bezpieczeństwa naszych dzieci, to określmy, kto jest za to odpowiedzialny. Nie, to nie jest tak, że jest odpowiedzialne Ministerstwo Transportu, to nie jest tak, że, że są odpowiedzialni producenci samochodów. Znajdźmy naszą opowieść, a jeżeli tej opowieści nie znajdziemy i w tej opowieści nie ma wroga, bardzo ściśle zdefiniowanego, który jest większy od nas, potężniejszy od nas i który w związku z tym, że jest tak duży, buduje nam grono współpracowników, sojuszników, no to jeżeli nie mamy wroga, nie mamy opowieści, to tak naprawdę możemy wydać miliony złotych na plakaty, a to i tak nic nie da. Renata Ekielska, bo chyba poprzednio się nie przedstawiłam. Ja mam pytanie. Pytał Pan o gazetę fizycznie na papierze drukowaną i o dzienniki telewizyjne. Zabrakło mi informacji, czy ceni Pan i pyta też o to, czy wiemy o pewnych rzeczach, bo internet to nie tylko Facebook i inne grupy społecznościowe. Nic Pan o tym nie wspomniał. To, że to ja akurat optuję za logiką. Wszyscy się chyba zgodzimy, że umiejętność logicznego myślenia powinna bazować na dokumentach źródłowych. Ja rozumiem, że nie wszyscy mają na to czas, ale sięgajmy dzięki temu, że w tej chwili kiedyś tego nie było, w tej chwili jest internet i u źródła mamy możliwość dowiedzieć się, czy nami manipulują, bo dają 1/3 wiadomości, czy całą wiadomość. Dziękuję bardzo. Zabrakło mi jeszcze jednego pytania, dosyć trudnego, w ciągu ostatnich 24 godzin. Czyli mamy teraz godzinę 15:10. W ciągu ostatnich 24 godzin, z wyjątkiem tej książki Kuźnia Kampanierów, kto z Państwa miał w ręku książkę? Zbiór papieru w okładce. Niereprezentatywna grupa. Natomiast do tego, co Pani powiedziała, ja wczoraj w internecie właśnie natknąłem się na informację o tym, zupełnie przypadkiem wybiło mi to, mimo że mam naprawdę dobre filtry i naprawdę nie sposób do mnie się dostać z głupotą. Niestety wybiła mi informacja o tym, że po 60 latach wylądował samolot, który w 22 roku wylądował, wystartował i on po tych 90 latach wylądował, porozmawiał z lotniskiem i odleciał w internecie. Więc tego typu głupot w internecie jest bardzo dużo, więc jeżeli Pani twierdzi, że internet jest lepszym źródłem informacji niż... To nie jest tak, że inaczej. Dobra, to jest w ogóle odrębny trochę temat. Przepraszam, dziękuję za odpowiedź na temat książki. Następne pytanie. Takie pytanie związane z tymi poprzednimi, w pewnym sensie taki problem. Co zrobić z wrogiem we własnej organizacji, który współpracuje, albo zaczął współpracować, tak, czy działa na rzecz naszego rzeczywistego wroga? Jesteśmy w Polsce. Jesteśmy w Polsce dlatego, że jeżeli zastanowię się, dlaczego większość fajnych rzeczy w ciągu ostatnich 30 lat mojego życia w różnych rolach obserwatora, uczestnika upadła, to dlatego, że bardzo często nasze jest mojsze i moje jest mojsze. I zdolność do współpracy, do takiej elementarnej współpracy mamy naprawdę na bardzo niskim poziomie od edukacji niestety, znaczy od przedszkola
i od tego, że w szkołach podstawowych jednak powinny być te zespoły, które pracują nad rozwiązywaniem różnych problemów razem. Ta rywalizacja, która jest, to jest inny trochę problem. Co zrobić z wrogiem wewnętrznym? Wróg wewnętrzny, jeżeli pan już o nim wie, że on jest, to on jest po prostu głupi. Znaczy, bo gdyby... Ale skuteczny? Bo skuteczny wróg wewnętrzny to jest taki wróg, o którym pan nie wie, że on jest wrogiem. I to jest pytanie, w jaki sposób pracować z ludźmi, żeby tych wrogów sobie nie hodować. Bo większość wrogów to są wrogowie wyhodowani. To znaczy, to są wyhodowani wskutek naszych błędów. Wskutek tego czegoś, że dzwoni, nie wiem, TVN24, Polsat News, TVP Info i pyta, dzień dobry, chciałbym kogoś, żeby ktoś nam opowiedział o tej waszej akcji społecznej. I ten, kto odbiera telefon, prezes stowarzyszenia, zamiast pomyśleć przez chwilę, mówi, tak, zapraszam, proszę bardzo, tutaj za 15 minut, za 20 minut, kiedy państwo chcecie, będę dostępny. Nie pomyśli o tym, że może to jest fenomenalna, fascynująca okazja do tego, żeby dopieścić. Nie możecie dać tym ludziom pieniędzy. Możecie im dać to, że ten moment, kiedy oni występują w stacji telewizyjnej i mówią o akcji społecznej i widzą, ciocia widzi, w szkole widzą, na uczelni widzą, oni odbiorą to tak, że przez najbliższe pół roku nie będzie im się chciało być waszym wrogiem wewnętrznym. Pamiętajmy o ludziach we wszystkim, co robimy. A nie rozumiem, w jaki właściwy sposób tego wroga dopieścić? W jaki sposób dopieścić? Do telewizji wysłać. A w ten sposób, okej. Do telewizji wysłać, na konferencję mądrą wysłać, jeżeli my dostajemy coś jako prezes firmy. Zastanowić się, w jaki sposób można by było rozmawiać z ludźmi. To znaczy, to nie jest strata czasu, żeby wysłuchać, że właśnie córka, syn, siostra jest chora. Oczywiście z punktu widzenia tego, o czym mówią zapewne twórcy dobrych kampanii, to nie ma takiego modułu w organizacji kampanii, jak rozmowa ze współpracownikami na temat życia. A bez tego się nic nie da zrobić. Bez tego oni sobie pójdą. Bez tego oni zrobią swoje. Swoje znaczy swoją strukturę, swoją akcję, bo tam będą szanowani przez kogoś, nawet jeżeli ten ktoś jest tylko nimi samymi. Znaczy będą samotni, ale będą wreszcie przez kogoś szanowani. Więc pamiętajmy o ludziach, bo jeżeli hodujemy sobie wroga wewnętrznego, to my to robimy, dlatego że wszystko bierzemy dla siebie, pod siebie. Next. Dziękuję. Teraz mam taką sytuację, bo jest 15 po i albo możemy przedłużyć to o 15 minut i skrócić tym samym przerwę o 15 minut, albo już zrobić przerwę. A nie możemy o 5 minut przedłużyć? Możemy też o 5 minut przedłużyć, jak państwo chcecie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Myślę, że zginiemy, kompromis jest dobry. Dwa pytania, tak? Tutaj jest jedno pytanie i tutaj drugie, a tu jeszcze trzecie. No to może. Spróbujmy trzy. Ja będę krótko odpowiadał. Może to wszyscy zrozumieli. Nie za bardzo. Może pan postawi kropkę nad i. Czemu służyły pańskie pytania? Kto na Twitterze, kto na Facebooku, kto wczoraj kupił gazetę i tak dalej. Znaczy jaka intencja? Im więcej, tym lepiej? Nie, chciałem lepiej poznać ludzi, do których mówię. No. Chciałem porównać z innymi grupami, z którymi się spotykam. Chciałem, żebyście sami siebie, żebyście zobaczyli, gdzie, z czego korzystacie. Być może to wiecie, ale to dla mnie to jest bardzo, bardzo informacja istotna, która wskazuje na nadreprezentatywność w stosunku do innych porównywalnych grup osób usmartfonowionych. Co tylko oznacza, że warto może też prowadzić kampanię właśnie tam, czyli na smartfonach. Teraz ja pod... Ktoś z tyłu się jeszcze tak, proszę.
Ja mam takie pytanie, właściwie miałabym setkę albo tysiąc pytań, ale tak tyle, ile można uszczknąć. Mówił Pan o narracji. No. U nas jesteśmy w takiej sytuacji, że właśnie ci, którzy są u władzy, mają tę scenę do budowania narracji najbardziej dostępną. Mają do tego i narzędzia, bo i konferencje robią, i wydają swoje wiadomości samorządowe i tak dalej. Mówię o lokalnym. Jestem z Gorzowa Wielkopolskiego. Ojejku, robiłem tam kampanię, ale mi się nie udało. Komu? Anty-Jędrzejczakowej. A my wygraliśmy tę kampanię. Ale to była jeszcze poprzednia. To była jeszcze poprzednia. Jeszcze kadencję wcześniej. Potem powiem. Alina Czrzewska, Gorzów Wielkopolski, Ludzie dla Miasta. My w ostatnich wyborach obaliliśmy tego, że pana, którego się... To, co mi się nie udało. Także gratulacje wielkie. Niestety zwycięzcą krótko się cieszyliśmy, ponieważ nowy prezydent, którego pół roku namawialiśmy, żeby był naszym prezydentem, okazał się już nie naszym prezydentem. Jędrzejczak przyszedł. Nie wrócił. Znaczy nie. Swoja polityka, to może przy kawie. No ale właśnie teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że walczymy z tym prezydentem, którego wsadziliśmy na... Tak. No i zdarza na przykład się nam walczyć, znaczy musimy wprowadzać nową narrację i to w ogóle bym chciała szkolenie tutaj pójść na tworzenie narracji. Ponieważ jeżeli my mówimy coś, to prezydent mówi, ale ja nie jestem już prezydentem tylko i wyłącznie ludzi dla miasta, jestem prezydentem wszystkich mieszkańców, ale się ich nie pyta. Jak? I oczywiście możemy tutaj wchodzić w dywagacje i dyskusje. Chodzi mi o to właśnie, jak komunikować się z opinią publiczną, żeby na tego typu odpowiedzi mieć po prostu zgrabną odpowiedź, która od razu zapadnie i zamknie usta tak naprawdę temu wrogowi. Czyli, bo to jest takie przekłamywanie, to jest demagogia, a ja też nie chcę uprawiać demagogii, jak być tym szczerym i komunikatywnym. Ja tylko dodam bardzo ważną informację, które Państwo, którzy nie znają Gorzowa Wielkopolskiego, wtedy, kiedy jeszcze kadencję wcześniej próbowaliśmy pana Tadeusza Jędrzejczaka pozbawić urzędu, on rządził tam tym Gorzowem już bardzo, bardzo długo. No i cecha charakterystyczna jest taka, że był to jedyny prezydent chyba miasta, jedyny, który w trakcie swojej kadencji siedział, znaczy w więzieniu, normalnie, w więzieniu. No to przyjechaliśmy i z natury rzeczy, jak siedział, no to wygramy wybory. No to dajcie tą kandydatkę. No to już pani wie wszystko. No i się nie udało. No i się nie udało, dlatego że mieszkańcy Gorzowa uznali, że to, że siedział. To znaczy, że pozycja. To, że siedział, siedział. No i przegramy. I na pytanie, jaka powinna być teraz narracja, ja powiem tak, dla każdego miasta byłbym w stanie wymyśleć, natomiast dla Gorzowa Wielkopolskiego. Znaczy, my zdiagnozowaliśmy to inaczej, ponieważ była bardzo niska frekwencja zazwyczaj w wyborach. Czyli głosowali ci, którzy mieli interes w tym, żeby Jędrzejczak dalej rządził. Kasę. Wszyscy inni ludzie po prostu byli... Kluby sportowe. Tak. Niechętni, niewierzący w to, że cokolwiek można zrobić. My postawiliśmy w to, żeby pobudzić ludzi do tego, żeby poszli na wybory. Gratulacje. I chyba 8 punktów procentowych wzrosła... Naprawdę? No to teraz będziecie mieli w następnych wyborach ciężej, żeby go odwołać. Ale gratulacje. Piotr Tękowski. Ja mam takie pytanie, ponieważ tutaj dokładnie rozumiem ten styl narracyjny oparty na Dawidzie, Goliacie, wrogu, który jest niesamowicie medialny i bardzo, bardzo chwytliwy. No ale co z alternatywami? Co z kampaniami na przykład opartymi na jakimś dobrze ogólnodostępnym społecznym, albo zdroworozsądkowych kampaniach, albo kampaniach opartych na przykład na jakichś badaniach naukowych, gdzie, albo kampaniach, gdzie rzeczywiście ten wróg jest tak bardzo niezdefiniowany, że w zasadzie nieuchwytny, bo na przykład społeczeństwo jest swoim własnym wrogiem, co wtedy? Czy ma pan jakieś alternatywy? Zawsze jest wróg, przepraszam, zawsze. Takie kampanie oparte na dobru, one są fantastyczne, tylko one również muszą mieć wroga. Jeżeli jest dobro, jeżeli chcemy, żeby ludzie zagłosowali na dobro, to musimy zdefiniować przynajmniej sami przed sobą, sami na użytek naszej własnej kampanii, to, z czym się nie zgadzamy, przeciwko czemu protestujemy. Jeżeli nie ma zła, jeżeli nie ma wroga,
Ja wiem, do czego pan zmierza, bo często jest trochę też tak, ja to widziałem w różnych sztabach wyborczych, takich w polityce, takich polityków, którzy mówią, zróbmy te wybory tak, no tak jak robiła Unia Demokratyczna w 89. Nie da się, to już nie te czasy, to już nie te emocje, za dużo jest informacji, to jest chyba punkt wyjścia w mojej odpowiedzi. Jest tak duży natłok informacji, że informacje o dobru nie przechodzą zbyt łatwo. Podane wyłącznie w takim, takie SOTE. One nie przechodzą, bo natłoku informacji jest tak dużo, że musimy w naszych akcjach społecznych albo wchodzić na falę, którą ktoś inny rozpętał. Mnie dziwiło trochę, że tam z jakiegoś faceta sprowadzali z Malty, że żadne ugrupowanie, żadna idea na tym sobie nie wjechała w bardzo prosty sposób. Tak? Znaczy, coś, o czym ludzie mówią, wszyscy o czymś mówią, a my nagle wskakujemy na to i jedziemy z komunikatem, że nie wiem, że cokolwiek właściwie. To nie jest ważne, należy obserwować świat i dopasowywać nasz komunikat do tego, co się aktualnie dzieje. Jeszcze jakieś pytania? To dam o sobie ostatnie pytanie, które jeszcze nie zadawaliście. Sławek Adamek. Mam takie pytanie, jak spowodować, aby społecznicy chcieli się rzeczywiście organizować, ponieważ poprzez takie chociażby spotkania jak teraz, wszyscy możemy sobie nawzajem pomagać. Jak spowodować, żeby takie sytuacje się częściej zdarzały? Po pierwsze, nie obrażać się wzajemnie. Środowiska, intuicyjna odpowiedź moja. Mam wrażenie, że niepotrzebnie wzajemnie różne środowiska siebie obrażają. I to takimi klajstrami przyklajstrzonymi najczęściej w związku z polityką. Coś, czego ja w ogóle nie rozumiem, to znaczy wyjąłbym na przykład, ale to są wasze rozmowy, tak? Bo to są wasze decyzje, wyjąłbym w ogóle te sprawy podstawowe, które dla was są ważne, z polityki. Znaczy w ogóle bym nie dotykał to, co jest moim największym zarzutem dla polskich zielonych i w ogóle dla ekologów w Polsce w ostatnich 30 latach. To, co oni spieprzyli, mówię bardzo brzydko, bo spieprzyli, to, że dali się wepchnąć politykom w jakieś totalne głupoty, w popieranie Marka Borowskiego, który nie miał żadnych szans, w wejście w homoseksualizm, czego w ogóle nie miał. To jest dłuższa rozmowa mówiąca mniej więcej o tym, że należy wyjąć z obszaru sporu, czy też robić swoje zupełnie poza polityką. To, czy chodzimy do kościoła, jeżeli mamy zbudować tiry na tory, to czy my chodzimy do kościoła, czy my jesteśmy homoseksualni, czy my cokolwiek, to w ogóle nie ma do tego, do tej sprawy, nie ma w tej sprawie nic z tym wspólnego. Jeżeli zieloni przegrali ostatnie 30 lat, to dlatego, że zostali wkomponowani tylko i wyłącznie w jedną opcję polityczną i tę opcję polityczną skrajną i przegrywającą. Oczywiście z ideowego punktu widzenia są fantastyczni, bo robią swoje i nie mogą jakby się pozbyć tego, co w ich duszach tłuka. No to dobrze, to niech robią jako zieloni to, co zieloni, a niech się zapisują do PiS-u, do Platformy, do Nowoczesnej, gdziekolwiek, ale nie łącząc tych rzeczy. Czyli jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób można poszerzać, współpracować, to wyjść z tych gett politycznych. One są w ogóle niepotrzebne i nie mają nic do rzeczy w sprawach społecznikowskich. No dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie, bo w pół do skończymy na 100%. A ja na końcu wrzuciłem bombę i nikt. Ja to jeszcze oddam głos, przepraszam pana, ale pan już zadał się 2 czy 3 pytania, także osoby, które nie zadały. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać pana, czy naprawdę pan myśli, że nie ma nie polityki? To jest jedna rzecz. A co to w sensie takim, że naprawdę każda nasza decyzja jest polityką. Tylko no pytanie o definicję polityki,
To jest jedno. A druga rzecz, jak w takim razie mają komunikować organizacje, które zajmują się właśnie polityką obywatelską? Dwa pytania bardzo, bardzo trudne. To drugie jest łatwiejsze. Mogłaby Pani doprecyzować, czym jest dla Pani polityka obywatelska? Polityka obywatelska jest dla mnie na przykład tym, jakiego wyboru dokonuję przy swoich codziennych zakupach. Czy, nie wiem, kupuję w lokalnym sklepie, czy idę do sieci hipermarketu. Fantastycznie, to powinno wszystkich łączyć. No tak, ale Pan tutaj mówi o tym, że żeby nie łączyć naszych przekazów z polityką. Nie, mówię polityką. Ja mówię pod hasłem polityka rozumiem to, że jakby powiem tak, gdyby powiem o inaczej. Gdyby tutaj ktoś z Państwa teraz przy prezentacji Pana od Napoleona, fantastycznej prezentacji, zaczął krzyczeć, że ten Macierewicz to i tutaj popłynął sobie. No to to jest polityka i ona jest zupełnie niepotrzebna. Gdyby z kolei ktoś zaczął krzyczeć, że ten Komorowski, albo ten Tusk, albo ta Kopacz, albo nawet nie wiem, kto jest teraz szefem Platformy Obywatelskiej, że ten Budka, albo jakiś inny, no Schetyna, żadna różnica, że on jest jakiś tam, to jest też zbędne, absolutnie zbędne. Mówię o tym, że róbcie swoje, nie dzieląc się dodatkowo podziałami, które nie są wasze, które nie dotyczą waszego świata, które... Dlaczego nie zaprosić do debaty o mediach i o społeczeństwie obywatelskim ojca Tadeusza Rydzyka? Na przykład. Dlatego, że on jest czarny. Dlatego, że wtedy nie przyjdzie Pacewicz z Gazety Wyborczej. To niech nie przychodzi. Tym miłym akcentem zakończę tę część. Dziękuję bardzo. Zapraszam na 15:45.